Siemka. Dzisiaj wozimy sobie piasek, ponieważ koło siatki będziemy sobie kosić trawę, bo tam nie była koszona, no w sumie nigdy nie była koszona. Ale dzisiaj postanowiliśmy, bo nie mieliśmy w sumie co robić, bo jestem akurat, sobie przyszedłem, że tak powiem, na popołudnie po prostu popracować, bo od rana miałem mnóstwo rzeczy do załatwienia, jeśli chodzi o szkołę i tak dalej, i po prostu no nie miałem szczerze kiedy. A teraz, że tak powiem, mogę sobie na to pozwolić, więc sobie tak tutaj jeszcze z pracownikiem takim naszym, on kosi trawę właśnie teraz. Jest tam bardzo dużo drutów ogólnie, ale no co zrobić, takie życie. No ale jakoś dajemy radę z tą trawą tam. A ja wywożę właśnie ziemię, bo tam jest usypana taka kupa ziemi. Właśnie sobie ją teraz wywożę. Jeszcze jakieś krzaki, z tego co wiem, będziemy wywozić. Więc, o kurde. Dobra. Więc spoko opcja. Jak widzicie, tutaj jest taka duża kupa tej o ziemi. No niestety nie widać, bo słońce. O, teraz widać. No i nowym Wajdemanem sobie właśnie to wywożę. Więc spoczko. No teraz siatkę teraz wywozimy, bo niestety kosiliśmy trawę i siatka się taka trafiła, kurde, wywalona gdzieś w ogóle bez sensu, no w trawę po prostu. Jeszcze to jest stara siatka, wywalona gdzieś była bez sensu, pewnie przez tych co zdejmowali ją tam kiedyś, z tego co pamiętam. Po prostu jest masakra. O, i musiałem ją tak dowieść takim właśnie oto sposobem. Dobra, teraz się cofnę. O, ładnie zleciała. Wszystko git. Teraz będę musiał jechać po paliwo, bo się skończyło w małym John Deere'ze. I naleję paliwa do John Deere'a. Pojadę ładowarką pod socjalny. W sensie pod biuro i socjalny. No ale w sumie my na to wołamy socjalny, bo to jest taki bardziej, no po prostu no socjalny. Ale tam jest też z biurem naszym. Kurde, przyjadę z paliwem tutaj, zatankuję John Deere'a, bo już się całkowicie skończyło, z baniakiem przyjadę. I pojadę postawić ładowarkę tam na socjalnym, bo tam będzie obchody będziemy robić, więc później się widzimy. Mamy już godzinę 19:36, prawie 20. No jadę zatankować tego John Deere'ka, bo tam, jak już mówiłem, paliwo się skończyło. Albo i nie mówiłem, nie wiem. No ale ogólnie paliwo się skończyło. Jutro dokończymy te przewożenie ziemi. Przewożenie ziemi dokończymy jutro. Bo już dzisiaj, no po prostu już dzisiaj pracownicy idą też do domu. My też za chwilę do domu właśnie idziemy. Daleko nie mamy, bo mamy blisko może z, nie wiem, z 2 metry do domu mamy. Więc no, ale pójdziemy już. Bo kurde, wam powiem, że no jednak człowiek już też zmęczony, nie? Ja akurat z mamą sobie na popołudnie przyszedłem, bo tata był od rana. Bo ja musiałem jechać, mama musiała mnie do lekarza zawieźć. No i tak zawsze mama jest z tatą od rana na fermie, bo pilnują i tutaj pracownicy też są z nimi. Ale dzisiaj akurat wyjątkowo przyszła na popołudnie. O, ptaszek ładny sobie tutaj
No i tutaj jak widzicie, no trochę zostało wykoszone, nie? No ale no tak mówię, tutaj są jakieś też druty, są kurde jakieś te, jakieś kamyki, nie kamyki. No trzeba ogólnie uważać na kosiarkę, bo jeżeli noże się zetrą albo wylecą, bo też jest taka możliwość, że wylecą noże, no to już po prostu jest koniec, tak? I trzeba zakładać nowe, zamawiać nowe, a to jednak są no jakieś koszta, tak? Więc no trzeba też uważać na te sprzęty. Ja zresztą już też mam w tym na BHP o rolnictwie i w mechanizacji o rolnictwa też mam już, że kurde uważamy na te, uważamy na sprzęty, że uważamy na sprzęty, tam opisujemy jak i co, więc no też fajnie, nie? Dobra, idę wlać paliwo. O, okno otwarte. Dobrze. To sobie ten schowam klucze. No, dzień drugi, dzisiaj znowu po południu, od rana lało, wiało u nas, więc nie było takiej możliwości, żeby za bardzo po prostu to robić, tą ziemię tutaj, a też później o 16 gdzieś tak się wzięliśmy za sprzątanie słomy w stodole, bo już było tak porozpieprzane po prostu po bokach, że masakra, więc się za to też kurde wzięliśmy, więc spoko robota. W górę muszę, o cholera, już nie daje rady on. O, a, bo tam są jakieś deski. Nie, bo ja pół łyżki nabieram w ogóle i to jest za mało na niego. No. Tak. Kurde, jeszcze nie nauczyłem się do końca obsługiwać tej maszyny, więc tak. O, teraz. Dobra. O kurde, jakieś gruzy w ogóle tu były. Dobra. A, wskaźnik nie pokazuje, że za dużo czy coś, więc spoko. Bo, a jeszcze trochę jest, ale nie aż tak dużo. Więc no. I też tak właśnie braliśmy tą słomę. Tam posprzątaliśmy trochę. No ale resztę będziemy jeszcze sprzątać. Albo jutro przyjadę w sobotę. W sensie przyjdę, nie przyjadę. Jezu, myli mi się. Ostatnio tak jakoś mówiłem, że do babci dzwoniłem i mówię, no przyjadę na pewno tam. I tak ciągle mówiłem, przyjadę. I tak mi się coś, kurde, właśnie wklepało w głowę to słowo, że przyjadę. I tak mówię, Jezu, masakra. No, jutro może przyjdę, porobię to jeszcze w tej stodole. Strasznie się mega kurzy. Ja ogólnie pierwszy raz tam coś ze słomą działałem, więc no mega mnie dusiło, ale robiłem sobie z pracownikiem naszym, bo na popołudnie akurat miał dzisiaj. W sumie przez cały tydzień miał na popołudnie, więc tam super sprawa. Oboje sobie tam zrobiliśmy, nie jesteśmy jakoś mega
Zakurzeni też? To też spoko. Dobra, tu wysypiemy, bo... W ogóle muszę trzymać telefon w ręce, bo też właśnie mi się ciężko łyżką właśnie steruje. Bo zapomniałem wziąć statywu po prostu. A jeszcze muszę... Jeszcze muszę Wajdemana za ten... Za... nie zatankować, tylko umyć. Więc... A bo od tej słomy jednak jest zakurzony. A dzisiaj przyjechały w ogóle też dwa stare Wajdemany, bo były w naprawie. I przyjechały dwa stare Wajdemany. Ale coś słyszałem, że będziemy takiego jak tego teraz mamy kupować drugiego. No, kurde. Powiem wam, że teraz trochę wziąłem tej ziemi. O. Teraz trochę wziąłem. I kurde. No, jest dużo, bo mi już tutaj pokazywało, że trzy kreski miałem, że mam obciążone. Ale łycha jest dosyć duża. Teraz tego nie widać, bo tam bok zasłania. Ale łycha jest naprawdę duża. Za chwilę może wam ją pokażę, tak. Zresztą widzieliście w sumie na nagraniu z, jak wam przedstawiałem ładowarkę. Nasz nowy zabytek. Nie zabytek, tylko nabytek. Więc no ale w ciemności można nie było widzieć. Więc może jak mi się za chwilę tutaj uda, to wam pokażę. No jest mocna, bo można do niej naprawdę dużo tutaj naładować. Więc spoko. Czekajcie, ja sobie teraz to wysypię, bo mam trochę dużo. Dobra, wysypałem. I tak mówię, może coś będzie z tego. Z... też obornika zbierania, bo właśnie kupiliśmy tą ładowarkę też specjalnie do obornika, bo do tego czasu nam taki pan wyrzucał swoją ładowarką obornik. No mniejsza jest trochę od tej Wajdemana, bo on ma Merlo. O, Merlo ma ładowarkę, no to no są różne wysokości dachu i tak dalej, ale jego jest akurat mniejsza i się mieściła do tych naszych starych kurników. A na nowe wysokość będzie no, o wiele większa niż na tych starych. Zresztą na starych, jak będziemy remontować je i będą jako nowe, to też mamy, już dostaliśmy pozwolenie, żeby właśnie zrobić jako wyższe. Więc też no fajnie to wyszło nam. Druga siatka jest, udało mi się, zostało tyle. Ale już dzisiaj tego chyba nie będę robił, tego ostatniego, albo zobaczę zresztą. Bo szczerze to... O kurde, ale tu są... bo szczerze to już będę musiał go myć. O matko, a za chwilę idę do biura się wykąpać i później idę już do domu. Coś zjeść jeszcze na kolację, bo dopiero obiad jadłem. Kurde, o której jadłem? Mówię, to 16? Tak, o 16 mamy. A mamy 25. Więc... no, może tam to ostatnie zrobię, może nie, zobaczymy. Bo już... No, paliwo jeszcze ma niby ładowarka, ale... Już nie chcę jej też tak piłować. Bo to jednak olej, paliwo i tak dalej, to wszystko to tak... Wiadomo. Dobra, muszę podjechać. O, matko jedyna. Dobra, siatka. Nie pokazuje mi nic? Nie, nie pokazuje jeszcze. Dobra. Aha, muszę wyżej podnieść, bo... O, wysypało się ładnie wszystko. Dobra.
To jest w ogóle taka kupa, bo tam z budowy też tutaj sobie przewozili, bo już nie mieli miejsca w ogóle, gdzie tam sypać i nie miał kto im tego też zabierać, a to będą zabierać później część rzeczy na złom, bo tu też są za niektóre rzeczy na złom i tak dalej, to też będą je zabierać, na przykład takie, o, stare lampy, nie? A nowe już mamy założone. Nie, tutaj nie będzie akurat widać. Pokazałbym wam nowe, ale no nie będzie widać, nie? O, pokażę wam ten łyżka. Taka ona się prezentuje. No jest szeroka mega, moim zdaniem. O. O, nie chcę ruszyć. Dobra. No i nie wiem tak w sumie co jeszcze będę, czy tam tą ostatnią wywozić już, czy jeszcze nie, bo ogólnie miałem jeszcze takie krzaki tam leżą, za chwilę wam pokażę, i miałem te krzaki jeszcze też wywozić, ale mówię, no kurde, już nie ma czasu ogólnie, nie? No mówię, za chwilę idę się kąpać, coś zjeść w domku, odstawić jeszcze Wajdemana do garażu. W sumie to doskonałe, bo panowie z wyposażenia od kurników tam mają w stodole z przodu swoje, znaczy nie w stodole, tylko w garażu mają swoje rzeczy, takie tam typu no, wentylatory, takie tam, wiecie, zresztą zobaczycie na filmie z budowy, jak tam wyposażyli nam kurniki. Już mogę zdradzić, no już, że jest budowa, no bo przecież już kurde się wstrzymuje, a już nie mogę wytrzymać, nie, jak się wstrzymuje, no to mówię, już dobra wam powiem, no jest budowa ogólnie. Mogę tylko powiedzieć, że już ostatni kurnik, w sensie piąty, podpiąty kurnik już jest. Tak zwany szkielet, my na to mówimy. A jest to konstrukcja stalowa, no dachu i już ścian też jest konstrukcja na ostatnim kurniku, więc chłopacy szybko poszli. Kurde, ale mało nabrałem. No nie piszcz, już nie piszcz. O, siadam na krześle i od razu przestaję piszczeć. Dobra, jeszcze tutaj sobie pozbieram. Tak, chwilę. I tam może trochę... Później ją odstawię, no zostało mi na tyle, nie? Więc później ją odstawię tam do stodoły z tyłu. No jest, tam jest słoma, więc ona się kurzy też. Ale no... No co zrobić? No dzisiaj już chyba kończę pracę. Zobaczymy, może jutro jeszcze coś nagram, czy coś z tego. No tutaj ogólnie trawa jest wykoszona, będziemy jeszcze kosić tam trawę, więc gicik. Ziemię ładnie wyrównałem, po prawej stronie jest wyrównane ładnie, po lewej już niezbyt, bym musiał, jutro może przyjadę, jeszcze to wyrównam bardziej. Teraz jadę sobie właśnie go umyć, ale tu chyba pojadę w sumie. Tu pojadę, bo tam jest taki, no teren jest taki niezbyt, że tak powiem. Później go wstawię do stodoły z tyłu. Umyjemy sobie go łyżkę, bo mówię, no od tej słomy jest mega zapieprzony, więc też by się przydało go umyć troszkę. A to zawsze lepszy efekt wtedy jest, jak się go umyje. Zamigacze mi się nie włączyły? O, teraz. Aha, bo one tak jak w tym, jak w samochodzie odbijają, także spoko. Dobra, no. Umyjemy sobie go.
I będziemy chyba kończyć filmik, bo w sumie to już, no mówię, ziemię pozbieraliśmy. To nie ma już nic aż tak do tego, do zbierania, nie? O Jezu. Dobra. Umyjemy sobie go igit. Także dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Na razie, cześć.